Witam, z tej strony Janusz Legier. Dawid. Siema. Cześć. Zagramy sobie dzisiaj w The Forest. Jest to gra taka, w której lecimy sobie samolotem. Niestety rozbijamy się na wyspie. Na wyspie są kanibale, przed którymi musimy uciekać, chronić się lub ich zabijać. A fabuła gry jest na tym polega, że musimy odnaleźć swojego syna, który został porwany. Walczymy o przeżycie. No. Dokładnie. Zbieramy teraz, co jest najważniejsze dla nas, jakieś posiłki, różne przydatne przedmioty. Możesz wytłumaczyć tym, którzy nie wiedzą, cały interfejs, jeśli chodzi o poziom głodu. A no właśnie, tak. Dobra, ten jaśniejszy pasek to jest... To jest chwilowa energia taka, którą wykorzystujemy od razu. A ten ciemniejszy pasek to jest energia, która... Nasza kondycja. O właśnie, taka nasza kondycja. No, dobrze powiedziane. I tutaj jest żołądek. Jak widzicie, już jest zapełniony na biało, to znaczy, że jest na maksa, czyli jest postać nasza najedzona. I poziom wody. To tak jest 3/4, to jeszcze da rady przeżyć. No i wiadomo, czerwony pasek to jest nasze życie, nie? Jeżeli jest na bordowo, to będzie nam rósł i będzie całe życie na 100%. Dobra. Tak, paseczki, które są podzielone obok pasku życia, podzielone chyba na 9 części, już pewnie nie jestem, albo na 10, jest to stan naszego pancerza. I mamy więcej paseczków, tym pancerz jest lepszy. Dobra. No i teraz zbieramy przydatne rzeczy, które wyleciały z samolotu, a one są w walizkach. Jakieś szmatki, kamienia, różne rzeczy. Bierzemy jak najwięcej, bo nie wiadomo, co może nam się przytrafić. Ja właśnie sobie zapolowałem na mewę, chociaż nie wiem, czy to mewa była. Ogólnie te walizki to są walizki pasażerów, także zbieramy sobie ich rzeczy. Chociaż nam czymś nie służy. Dobra, tak? Może znać jakieś miejsce, gdzie idę. Próbujemy przetrwać pierwszą noc. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że gramy na najtrudniejszym. Czyli na survival. Tak jest. Dobra, to może ktoś nie zaprowadzi, w którym... O, jesteśmy przy kraterze. Jak wiadomo, już wcześniej nam to jest centrum gry. Centrum środka mapy w sumie. Także ja bym proponował bardziej się wybudować gdzieś przy morzu, jednak przy plaży, nie przy centrum. No chociaż przy morzu, powiem ci, zawsze tych ptaków mew jest więcej. Zawsze jest ptaków mew więcej, zawsze są żółwie. Co daje nam dla nas picie, nie? Bo skorupa odrzucona. To gdzieś, to chodźcie, idziemy gdzieś. Za kim idziemy? To może nie. Nie prowadzi nagrywający. No. Ogólnie chcielibyśmy jeszcze też nagrywać tam perspektywy różnych osób. Czyli teraz mamy perspektywy jednej osoby, następna ci może być perspektywy innej. Ale to już jak chcecie. To napiszcie nam w komentarzach, o ile jakie będą na początku. Dobra, i wiecie, nie mam tej ryb. Ja bym proponował pędzić do... Ale ja bym proponował pędzić na plażę, zrobić szybkie schronienie i potem zgromadzać materiały kolejne.
Bo może nas zastać noc, a jesteśmy na trybie survival, także oni są mocniejszy, mocniejsze obrażenia dostajemy i oni mają więcej HP. Tak jest. I jest im przede wszystkim więcej szczęścia. Tak. Ogólnie gra ma jakiś tam postęp, czyli na przykład w pierwszy dzień nie będą nas aż tak bardzo nas atakować. Tak. Czym dłużej jesteśmy po prostu na tej wyspie, tym trudniej ten gra nam się, nie? Tutaj jest obóz, jak widzimy. W tych skrzynkach są strzały do łuku. Także jak najlepiej wziąć ich jak najwięcej, nie? Taśmy, różne rzeczy. Przyda nam się to do kolejnych dni. Pieniądze się wykorzystuje do tego podpalania ogniska. No, jakieś środki zostały, także też można sobie... O, tutaj są flary, także też się przydadzą, bo zawsze to w nocy można rzucić, zobaczyć, czy coś nas nie atakuje, lub tak po prostu rozświetlić sobie teren. I z tego, co nam też w sumie, tutaj jest garnuszek. O, to bierzemy garnuszek, bo przyda nam się. Dobra, ja chyba wziąłem, tak mam już. Dobra. Można to zrobić zapis, jak coś w tych takich namiotkach. Na razie chyba nie robimy. Myślę, żeby szybko pójść na plażę, bo nie wiadomo, kiedy ten dzień się kończy. Bo bardzo szybko tutaj nastaje z dnia noc. Jest bardzo szybkie tempo. A jesteśmy blisko plaży, bo tutaj Dawid chyba kojarzysz nawet. Kojarzę. No, to jesteśmy blisko naszej plaży, co zawsze. Staramy się rozbić obóz koło jachtu. Taki nasz punkt. No. Jak już możecie z tego wyczytać, czy nie wiesz, nie wiem. Jakieś pojęcia, chociaż minimalne mamy. Chociaż nigdy nam się nie udało tej gry przejść tak całkowicie od początku do końca. No ale to jest właśnie teraz taka. I też możecie dać znać, jeśli w ogóle ktoś będzie chciał dać znać o tym, czy chcecie bardziej, żebyśmy szli w fabułę, czy bardziej rozbudowanie i samo przetrwanie. Po prostu, czy jakieś fajne rzeczy tutaj konstruować, czy po prostu przejść tą grę jak najszybciej i coś takiego, nie? O, już pierwszy kanibal, widzę dwóch nawet, jest mi dobrze. O, zauważyłem. Tutaj jest ten jacht, także. Tak, aha, dobre skrycie przed nimi jest po prostu wejść do wody. To oni nie wchodzą do wody, bo się topią. Nie, ja myślę, że powinniśmy ich ominąć, wejść do wody jak najszybciej. Tutaj jest te drzewo. Takie drzewa na tej mapie to są drzewa kanibali. Oni mniej więcej przy nich zawsze występują. No i to ogólnie jest jedyne drzewo, które w tej grze, czyli The Forest. Nie da się zniszczyć, tak. Dobra, idziemy. Gdzie idziemy? Koło jachtu, tak, tam do przodu jeszcze, bo tam ta... O, to, no to te żółwie trzeba zabić niestety. To nam pomoże. Jest grupa żółwi, jest bardzo przydatna. Pierwsze, w sumie najważniejsze, można zrobić pojemniczki na wodę. Jak pada deszcz, to właśnie mamy wodę pitną, którą dosyć ciężko tutaj dostać. No i druga ich taka jakby rola to sanki, muszę się na nich ślizgać. Tak. Taki szybki pojazd po prostu z górki można uzyskać. Tak, a względem tych rekinów to w sumie nie znaleźliśmy jakiegoś zastosowania dla nich, może jest. Dobra, to ja tutaj proponuję zrobić chatę myśliwską, która najszybciej zbudujemy ją, a jest w miarę porządna i mocna. Tutaj jak masz ciekawa sprawa, że to jest jakiś grób oraz magnetofon, jakieś zdjęcie jakiegoś jachtu. Prawdopodobnie ten jacht to jest w końcu widzimy za nami. Znaczy to jest na 100% ten jacht, tutaj po prostu leżą pogrzebani, no... właściciele lub coś tego typu, nie? Tak, zaraz się tam tylko ja tu udałem, bo tam jest parę przydatnych rzeczy. Dobra, ja proponuję jeszcze tą chatę tutaj szybko zrobić. Ja już drzewo tutaj ścinam. Chyba, że po prostu ten domek na drzewie, żeby oni nas nie mogli zaatakować. Może najpierw pierwszy będzie chata myśliwska, a drugi będziemy robić na drzewie po prostu. Chyba, że zdążymy dwa naraz zrobić. Albo w sumie... Jak chcecie, chłopaki, możecie na jacht pójść po liny i zrobimy jeden na drzewie. Moment. To będzie dobre rozwiązanie w sumie. To ja zetnę belki. Marek, no, w sumie, którym niewiele wiemy. I nawet nie
Rekin atakuje. Jedną gryzienie, niestety giniemy w tym. No na pewno to jest jeszcze najtrudniejszy typ gry. Także może być ciężko. Dobra, już zbieram trzy liny. To jeszcze do środka. W ogóle no ja chciałem to jak już Jarek przyjdzie wam pokazać, jest tu zablokowany pokój. Do którego też wypadałoby kiedyś się udać, także trzeba gdzieś kartę. Dobra, macie już te liny, czy jeszcze płyniecie? Tak, ja już wracam. O, to ja. Dawajcie, ja już tu trzy drzewa ściąłem. Dobra, jeszcze Jarek to pokazał, szkoda, że akurat tak mówię, że cały czas wam coś pokażę, ale jak pójdziesz tam, będzie jedno zdjęcie jednego z typów tych otworów. No, to ja już tam w sumie teraz popłynę, bo wezmę te liny też dodatkowo. No dobra, to możesz tam przykład pokazać. Mogę wam powiedzieć, że pod wodą szybciej się płynie. Tylko trzeba uważać na poziom tlenu. Który jest tym paskiem na dole, w środku. Dobra. No i tak, tutaj jakaś jest książka. Budować na trzech, tak? Tak, tak. To na którym drzewie ten domek chcecie? Tutaj koło tych skał może tam, tak, na wprost. Na wprost rekinów może tam być. Bo tam na wprost dalej jest ich wioska. O, tutaj mamy liny. Ale to na drzewie ten domek, tak? Tak, tak. Tylko wiecie to... co? Czuję, że mam jeszcze zapalać drzewo. Dobra, wchodzę do środka. Ale to będzie wesoło przynajmniej. Biorę przydatne rzeczy. Tutaj to właśnie... To, tutaj. Na tym największym drzewie, może tutaj Jarek, co? Dobra. No tak. Tutaj Przemek wspominał właśnie o tych drzwiach, są zablokowane, kilka nie da rady na razie tutaj wejść. Może w dalszej części gry. Posiłek trzeba wziąć, butle tlenowe. O, tutaj jest właśnie pierwszy kanibal, w sumie mutant, który będzie nam utrudniał rozgrywkę. Pieniądze zawsze się przydadzą. W początkowej fazie gry prawdopodobnie nie będziemy go spotykać, jednak później będzie on dosyć często. Tutaj na jachcie możemy też zrobić zapis gry i chyba przespać się, tak, przespać się. Ten księżyc tutaj oznacza, jeżeli dojdzie do końca, wtedy możemy zasnąć. Tak jest. Jeden paseczek się cały naładuje. Tak. Dobre. Dobra, teraz prawdopodobnie widzicie po lewej na dole. Przemek, tutaj drzewo masz. Dobra, ja już wychodzę. Jarek już tam zrzucił, no. Tak, tam z tyłu drzewa zrzuciłem. Ja też już tam płynę, to wam pomogę. No i ogólnie w lewym dolnym rogu macie zbierz wody. To pokazuje nam progres do budowania projektu. Gdzie ty, Jarek, chciałeś tam dalej? Tam, bo ja myślałem, że tam będziemy się budować, no. Ale to i tak chyba szybciej wychodzi przyniesienie ich, jak ścięcie odnotania. Znaczy, zależy jak ten może na ile mi się wydaje. No i ogólnie ten taki fabularny gry, żeby ją jakby zakończyć, to jest odnalezienie naszego serka, który nie wiadomo gdzie zaginął. Był z nami w samolocie, gdzieś w katastrofce. Też możemy zauważyć, że nasz bohater jest w połowie półprzytomny. Widzimy postać, która zabiera nam tego syna i jest pomalowana farbą na czerwono. Tak, to że jest pomalowana farbą na czerwono, prawdopodobnie przyda nam się też później. Ale to już takie informacje daleko idące. Plan na teraz jest taki, żeby spróbować sobie dom, jakieś ognisko przede wszystkim. Bo nie wiem jak wam, ale już spadłem właśnie w głodę. No, głodę już mam prawie połowę. W sumie jak zbudujemy ten domek, to już będzie dosyć ciemno. Także ile tych kur? 17. Szybko trzeba dorzucić i zrobić ogniska nawet obok domku, żebyśmy cokolwiek widzieli, a już się ciemno robi, jak możecie zauważyć. Tak, jak to jest najtrudniejsze, to może być ciężko, gdyż przetrwać bez tego domu.
musimy jak najszybciej być w nim schronieni. No i ogólnie dosyć odwzorowane jest to, że jeżeli trzeba na nas spadnie, to rzeczywiście nam zabierze już HP. Można się trochę zdziwić, jak się ścina trzeba, jak ten numer skoczy. Ale to działa w taki sposób, że jak ścinamy drzewo i patrzymy w innym kierunku, to drzewo padnie w kierunku, w którym patrzymy. Tak to chyba działa. Mam rację, czy nie mam rację? Tak, tak. Masz rację. Już się powoli robi ciemno i ten las się robi troszkę niebezpieczny. Mhm. Ale możemy też ich zobaczyć, czy usłyszeć po prostu tych kanibali, także... Prawdopodobnie tych płyt już starczy, nie trzeba. To może zrobimy te duże ognisko, największe w sumie, jak już mamy tych płyt tutaj trochę. Może, zrób ci projekt, ten postoszek. Dobra, to ja zrobię tutaj, od strony lasów, bo od tej strony mamy widoczność. Zadać się poradnik tego. No tutaj pod klawiszem B mamy ten poradnik, który był w samolocie, on leżał, my go wzięliśmy. Bardzo nam się teraz tutaj przyda, bo możemy wszystko praktycznie zrobić, co jest nam potrzebne, na przykład ognisko, tak jak teraz. I musimy do niego przynieść potrzebne materiały, tak jak tu piszemy. Prawdopodobnie będzie jeszcze jakiś inny płot. Ja... Masz ją? Dobra. No i jest. Jest też charakterystyczny dźwięk ukończenia naszej budowli. Tak jest. No i tutaj możemy podłożyć właśnie tymi pieniędzmi. Dobra. Myślę, że na razie tą noc bez posiłku przeżyjemy, bo mamy czekolady i różne fante w sumie. No różne. To przeżyjemy. Przeżyjemy, a rano po prostu przejdziemy się na jakieś polowanie, jakieś ptaki czy coś, nie? Myślę, że już powinniśmy wchodzić do domku. Swoją drogą postawił te stoliki żółwiowe takie na wodę. Jak też mamy skorupę, przyda się przez nas pić. Ale to już chcesz postawić? Ja tak postawił przy ognisku, mówię, akurat przez nas popada. A to masz wszystko, bo ja nie mam tej skorupy. Przespijmy się, bo już chyba... No, myślę, że też powinniśmy się przespać. To jeszcze dam radę. Chociaż do nocy jeszcze kawałek brakuje nam. Tutaj nam księżyc podpowiada. Ale... No ja już jestem na górze, to już nie będę schodzić. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Dobra. Jak widzicie, las jest bardzo bogaty w roślinność i zwierzęta, które nam pomogą utrzymać nasze życie. Tak, warto też zbierać ptaki i zbierać z nich pióra. Bo piór można z nich strzały dostać. Otóż to. To warto może jeszcze dodać, że zapalniczka nigdy nam się nie skończy. Tak, także jak ktoś jest początkującym graczem w nocy, także niech się nie boi jej używać, niech trzyma cały czas, bo warto naprawdę, nie? Mało światła, ale jednak lepszy. Tak, lepszy ryb jak nic. Co wiem, może to być mit, albo też prawda, kanibale, czyli te potwory, boją się światła. Także jakaś tam flara, czy nawet palenie się kiedyś. No samo nasze ognisko tutaj duże daje nam dużo światła dookoła, prawie cały domek dookoła oświetla nam. Lub znacznie większą, dużą część od strony lasu, co jest... Dobra, też, bo może coś przytrafić złego. Dobra. Teraz ten nam księżyc się załaduje, także będziemy spać. Problem taki na serwerach multiplayer jest taki, że każdy musi spać, się na przykład tak, są cztery, każdy gracz. Czterech musi spać. Ale plus jest taki, że nie musi być jedno łóżko czy domek. Po prostu każdy może w innym końcu mapy spać, tylko że w jednym czasie po prostu, nie? Tutaj już prawie księżyc do końca. O, wyskoczyło nam klawisz. I teraz przytrzymujemy. Skalę 3-3. I jest rano. I mamy połowę dnia, czyli teraz ruszamy na polowanie. Przez to spadnie bardzo dużo, tracimy jedzenia i picia.
dlatego ta skorupa żółwia jest bardzo ważna. Tak samo jak Tatsby budowałbym te malutkie ognisko. Jarek, ja szukam może... tutaj właśnie żółwi. Ja już ten, próbuję jakieś pożywienie zdobyć, bo nie chcę tracić czekolad ani Fanty. Chociaż Fanty i tak będę chyba zmuszony wypić, ponieważ... No jednak woda i pożywienie to jest ważne w tej grze. Strasznie ciężko zdobyć w ogóle jakąś wodę, tam wszystko... Woda pitna, tylko deszczówka, ewentualnie znalezione Fanty, nie? Nic innego poza tym nie da rady. Ale możemy ugotować wodę przecież. Mamy garki. To też jest możliwość. Także tam jak prosto na ciebie żółw płynie pod wodą, także... To ja poczekam, bo ja wezmę. Polować. A jak go nie widzę? On tutaj jest, koło mnie dopiero. Dobra, ja tu spróbuję jeszcze zobaczyć, czy w tych walizkach coś nie ma. To wiecie co, ja sobie pójdę tam ognisko małe zrobić. Małe kamienie też jest bardzo ważną rzeczą w tej grze, co nam ułatwi zabijanie na przykład ptaków. Małym kamieniem możemy rzucać. Ale z procy też go możemy równie dobrze wystrzelić. Otóż to. Tutaj mamy znacznik, takie okrągłe kółeczko. Białe. I teraz po prostu wystarczy znaleźć, poszukać ptaka jakiegoś. No. Dobra, ja rozpalę małe ognisko. I włożyłem tam parę mięska, tak żeby każdy się najadł. Ogólnie co jeszcze z takich ciekawostek, to może nawet nie ciekawostek, bo to jest dosyć ważne, że można pełnić ciała na karnewali. Tak, możemy je rozdrabniać nawet. Tak, co nam tutaj jest? Spalenie całego ciała daje nam masę kości, które można przerobić na arku, czyli te paseczki obok pasu zdrowia. Możemy też odciąć na przykład ręce, nogi i zrobić z nich pożywienie, może takie jakieś. Mamy tak. Jednak jest jakieś tam pożywienie. Dobra, jak coś to możecie sobie podejść i zjeść, bo zaraz się spalą. Nie dadzą wam tyle poziomu. No i tutaj tym kółeczkiem na mewę, naciskamy i dobra, leży. W tym momencie zrobić jakieś 3 pułapki, tak? Nie wiem, czy jesteście chętni. Ale to już w następnym odcinku zrobimy. No dobra. Bo jednak zrobienie pułapek na króliki jest dosyć czasochłonne, bo tam potrzeba jeszcze jakieś budowanie takich pułapek. Myślę, że teraz jak już się najemy, to zakończymy odcinek, bo jednak już pierwszy dzień za nami, domek wybudowany, cały dzień przed nami, to za długo by troszkę trwało. Zrobimy w następnym odcinku budowanie klatek, może jakaś malutka już wyprawa do ich wioski kanibali, może trochę więcej o kanibalach samych, tak samo jak i o mutantach. Tak jest. To co, kończymy? Może pójdziemy pod domek? To pójdziemy pod domek, żeby się tak ładnie skończyć. Drogacie sobie wiedzcie, bo zaraz się mięso spali. Prawdopodobnie już się spaliło. A ja jeszcze. A czekaj, on jest w innym. A w tym ognisku, dobra. W tym dużym ognisku nie wiem dlaczego, bo ja nie, a po prostu nie można palić. Myślę dlatego, że jest zbyt duży płomień i to tam by za długo nie wytrzymało. Tak, może być. Dobra. Tyle na w tym odcinku. O, właśnie tutaj mam za mało wody i dlatego zabiera mi się życie. Muszę tam tu pomóc. O, dobra. Myślę, że na tyle będzie w tym odcinku. To do kolejnego. Pozdrawiamy. Cześć.